Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj będzie krótki materiał o temacie, jakie haki do glajchy. To jest pytanie, które bardzo często u mnie się przewija. Zresztą nie tylko u mnie, gdzieś tam po różnych forach, grupach muszkarskich jest pytanie o haki, żeby te haki były duże, bo był z nimi jakiś pewien problem. No ciężko było dostać takie właśnie haki typu na przykład knapek P w rozmiarze 4 czy knapek G w rozmiarze 4. Jeżeli były te haki, no to też były z nimi, jak sami wiecie, różne perypetie typu słaba galwanizacja, lubiały sobie zardzewieć, albo te oczka niedogięte, źle się po prostu na tym tą muchę wykonywało. Tych oczek nie szło już później dogiąć, niestety. Ja znalazłem takie haki marki Akita ze sklepu Timen. One są w rozmiarze właśnie 4. Wziąłem na próbę. Tutaj jest Akita AK755BL, 25 sztuk w opakowaniu. Zobaczymy sobie je teraz z bliska. Spójrzcie, bardzo fajny haczyk i też świetny kształt do tej glajchy. Zmierzymy sobie teraz, jaką on ma wielkość. Zrobimy to suwmiarką i raz drzwi oczywiście. Pokazuje nam 24 mm, czyli jak widzicie, to już jest kawał haka. I spokojnie taką większą glajchę na tym zrobimy, bo jeszcze jak dodamy ogonki z gumek recepturek, czy tam strzenili, zależy kto czego tam używa, to już uzyskamy kawał, no ciężko powiedzieć muchy, kawał glizdy. One są wykonane z bardzo cienkiego druciku i dość mocno sprężynują. One nie są sztywne jakieś mega. Nie wiem, dla jednych to będzie atut, dla drugich to będzie wada. To już zależy od Was i od Waszych upodobań. Ja na razie zrobiłem sobie parę glajch, ale zrobiłem sobie na tych właśnie hakach też widelnice. Bardzo ładnie wyszły i zrobiłem też, słuchajcie, skórzaki. Takie właśnie wielkie skórzaki. Bardzo lubię takimi łowić, zwłaszcza na wiosnę, gdzie ta ryba raczej gustuje w jakiejś większej larwie, w jakiejś większej przynęcie. Tak te skórzaki wyglądają. Pokażę Wam je zaraz z bliska. I tak wyglądają tak wielkie skórzaki na tych właśnie haczykach. Jeżeli chcecie sobie zrobić naprawdę kawał dużej nimfy czy glajchę, polecam właśnie ten model haczyka. No i to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli w jakiś sposób Wam pomogłem, doradziłem, zostawcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło. Powiększy to też w pewien sposób jakiś ruch i zasięgi na YouTubie. Trzymajcie się. Cześć.